W tym nagraniu wideo chciałbym omówić rozwiązania zadań z kolokwium z analizy matematycznej z pewnego kierunku studiów. To jest takie typowe kolokwium, takie typowe zadania z analizy, które mogą pojawić się na wielu kierunkach studiów. Po miesiącu, po 2 miesiącach nauki jest wymagana od nas znajomość rozwiązywania takich zadań, właśnie jak liczenia granic ciągów, czy też badania granicy funkcji w punkcie, albo badania zbieżności szeregu. No i teraz rozwiążemy sobie właśnie takie przykładowe kolokwium, wszystkie te cztery zadania. To jest kolokwium pierwsze, grupa A. Jeżeli byście chcieli, bylibyście zainteresowani, żebym rozwiązał więcej tego typu kolokwiów, inne grupy, bardziej zaawansowane kolokwia z analizy z innych przedmiotów matematycznych ze studiów, to możecie mi dać znać w komentarzach. To będziemy również nagrywali filmiki tego typu. No a teraz już bez zbytniego przeciągania przystąpmy do dzieła. Zajmijmy się zadaniem pierwszym. Musimy wyznaczyć następującą granicę takiego ciągu danego takim wzorem ogólnym. No i to jest dosyć prosta sytuacja. Z zadaniami tego typu już spotykaliśmy się w szkole średniej na poziomie rozszerzonym. To jest granica z takiego wyrażenia wielomianowego. Stosunkowo łatwo liczy się granice tego typu ciągów. Tutaj po prostu musimy popatrzeć na n, w tym przypadku w najwyższych potęgach. Jeżeli w liczniku i w mianowniku najwyższa potęga n jest taka sama, w tym przypadku jest to potęga piąta, no to w nieskończoności granica takiego ciągu będzie równa po prostu ilorazowi współczynników przy n w najwyższych potęgach. Czyli tutaj minus 3 podzielić na 3, czyli minus 1. No ale my to sobie teraz elegancko zapiszemy. Już wiemy, jaki będzie wynik, ale teraz musimy to ładnie zapisać, żeby nam uznali rozwiązanie. No i żeby to zrobić, to ja bym najpierw tak porządnie to zapisał od największych potęg do najmniejszych, czyli w liczniku najpierw minus 3n do piątej, potem plus 4n do czwartej, potem plus 8n plus 1. Teraz tak samo zapisujemy mianownik. Najwyższa potęga, czyli 3n do piątej, potem mamy minus 5n kwadrat i jeszcze mamy plus 2n. No i teraz podzielimy licznik i mianownik przez n do piątej, żeby pozbyć się tych największych potęg, czyli piszemy, że ta granica dalej jest równa granicy przy n dążącym do nieskończoności i dzielimy przez n do piątej licznik i mianownik. Z tego wyrażenia zostaje w liczniku po prostu minus 3. Dalej będziemy mieli plus 4n do czwartej podzielić na n do piątej to będzie plus 4 podzielić na n. Dalej będzie plus 8n podzielić na n do piątej to będzie 8 dzielone na n do czwartej. No i jeszcze plus 1 podzielić na n do piątej to będzie 1 po prostu na n do piątej, tak jak to sobie powiedzieliśmy. No i tak samo teraz mianownik. To wyrażenie dzielimy na n do piątej zostaje 3. To na n do piątej minus 5 przez n do trzeciej, no i jeszcze to plus 2 podzielić na n do czwartej. No i teraz jak będzie wyglądała taka granica w nieskończoności? No oczywiście te wszystkie wyrażenia, te wszystkie ułamki, które mają w mianowniku n, jeżeli n będzie nieskończenie duże, no to taki ułamek będzie dążył do zera. Czyli to leci do zera w nieskończoności, to do zera. To do zera, tak samo. To do zera. Również to do zera. Tu powinienem przy tych strzałkach jeszcze formalnie pisać przy n dążącym do nieskończoności. W związku z tym, skoro tu wszędzie mamy zera, no to zostaje nam w granicy minus 3 podzielić na 3. Możemy zapisać tak. Minus 3 dzielone na 3 jest równa ta granica. Czyli to jest, tak jak powiedzieliśmy, minus 1. Bardzo prosta sprawa, proste zadanie. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Mamy tutaj kolejną granicę do policzenia. Granica z takiego pierwiastka n-tego stopnia. Tutaj pod pierwiastkiem mamy ułamki w n-tych potęgach. No, żeby sobie poradzić z taką granicą, to myślę, że najpierw warto byłoby uprościć to wyrażenie pod pierwiastkiem. Jakoś te ułamki może sprowadzić do wspólnego mianownika, dodać. Tym się zajmijmy na początku. No to może na razie bez pisania granicy zapiszmy sam nasz pierwiastek. Pierwiastek n-tego stopnia i ja od razu tu sprowadzę te ułamki do wspólnego mianownika. Tutaj będzie wspólnym mianownikiem szóstka, czyli będziemy mieli tak 8 szóstych do n-tej plus
tutaj przez 3 mnożymy, czyli 15 szóstych do n tej i plus tutaj przez 2, 4 szóste do n tej. Teraz zapiszmy oczywiście, no jak już tak zapisałem tutaj, to może tak zapiszę. 4 do n na 6 do n tej. To jest ten sam zapis, co bym zapisał w nawiasie 4 szóste do n tej. No i gdybyśmy nawet tak zapisali te wszystkie ułamki, to teraz łatwiej byłoby nam je dodać. Od razu może dodajmy teraz, mamy wspólny mianownik, wszędzie mamy 6 do n tej. Będziemy mieli w mianowniku 6 do n tej, a w liczniku co mamy? 8 do n tej z pierwszego plus 15 do n tej z drugiego plus jeszcze 4 do n tej z trzeciego ułamka. To wszystko pod pierwiastkiem n tego stopnia. No i teraz, żeby policzyć granicę takiego pierwiastka, to będziemy mogli wykorzystać twierdzenie o trzech ciągach. Może jeszcze zanim to jeszcze możemy trochę prościej zapisać ten ułamek. Mianowicie możemy z mianownika wyciągnąć pierwiastek n tego stopnia. Czyli licznik zostawimy sobie pod pierwiastkiem n tego stopnia. Tutaj mamy 8 do n tej plus 15 do n tej plus 4 do n tej, a w mianowniku mamy pierwiastek n tego stopnia z 6 do n tej, czyli n ta potęga i n ty pierwiastek znoszą się, zostaje 6. No to jest już najprostsza możliwa postać zapisania tego wyrażenia. Myślę, że bardziej czytelna. No i teraz na niej będziemy działać. Musimy policzyć granicę tego wyrażenia w nieskończoności. Zatem, tak jak powiedziałem, dobrze byłoby, najłatwiej byłoby tutaj skorzystać z twierdzenia o trzech ciągach. Dlaczego? Dlatego, że możemy zarówno z góry, jak i z dołu oszacować to wyrażenie przez wyrażenia, których granice w nieskończoności będą takie same, co będzie dawało nam tę informację, że ta granica również jest taka sama. Zapiszmy to po kolei. Napiszmy nasze wyrażenie, może już w takiej postaci jak tutaj, czyli pierwiastek n tego stopnia z 8 do n tej plus 15 do n tej plus 4 do n tej ze wszystkiego pierwiastek. W mianowniku mamy 6. No i teraz oszacujemy. Co może być większe od takiego wyrażenia? No będziemy szacowali grubo. Powiedzmy, że napiszemy sobie w liczniku coś większego. Pierwiastek n tego stopnia z czego? Tutaj, żeby to dobrze oszacować, żeby wyszła nam taka granica, jaką byśmy chcieli, a chcemy, żeby nam wyszła granica 15 szóstych. Dlaczego? Dlatego, że to wyrażenie tutaj pod tym pierwiastkiem n tego stopnia jest dominujące. Zawsze warto patrzeć na wyrażenia dominujące. To wyrażenie będzie rosło najszybciej, jak n będzie zbiegało do nieskończoności. Te dwa wyrażenia, 8 do n tej i 4 do n tej, będą znikomo małe przy 15 do n tej. Tak samo jak w przykładzie poprzednim, tym z wyrażeniem wymiernym, z granicą z wielomianu w liczniku i wielomianu w mianowniku, patrzyliśmy na n w najwyższych potęgach i współczynniki przy nich. Te wyrażenia z n-ami w najwyższych potęgach dominowały licznik i mianownik, także one tam decydowały o granicy. Tak samo w takim przypadku ta największa potęga zdecyduje o granicy, więc możemy się spodziewać, że w liczniku cały ten licznik będzie dążył do 15 po prostu, a to będą znikomo małe wyrażenia. Czyli jak my to poszacujemy? Możemy to oszacować w taki sposób, że to wyrażenie na pewno jest mniejsze od takiego, w którym byłaby tu suma trzech piętnastek w potędze n tej. 15 do n tej plus 15 do n tej plus 15 do n tej niewątpliwie będzie większe od tego, czyli możemy krótko zapisać 3 razy 15 do n tej. To jest na pewno większe od tego pierwiastka, oczywiście przez 6. No i teraz jeszcze z drugiej strony oszacujemy sobie przez wyrażenie, które będzie w sobie zawierało to 15 do n tej. No z tej strony jest oszacować dużo łatwiej. Wystarczy po prostu napisać pierwiastek n tego stopnia z 15 do n tej przez 6. Mianowniki są wszędzie oczywiście takie same. No a licznik tutaj niewątpliwie jest mniejszy od tego licznika. No bo mniej pod nim mamy. Wzięliśmy sobie tylko ten wyraz. No i to wyrażenie w granicy, w zasadzie nawet bez konieczności pisania granicy przy n dążącym do nieskończoności, możemy wręcz powiedzieć, że równa się n ta potęga, n ty pierwiastek znoszą się. Tutaj mamy 15 szóstych. A co mamy tutaj? Tu możemy napisać, że to wyrażenie dalej równa się, możemy je uprościć. Pierwiastek n tego stopnia z 3 razy pierwiastek n tego stopnia z 15 do n tej, czyli po prostu razy 15 dzielone przez 6. No i jak to wyrażenie zachowa się przy
enie dążącym do nieskończoności. No oczywiście ta n-ta potęga ze stałej liczby równej 3 w nieskończoności da nam 1. Pierwiastek bardzo dużego stopnia z trójki będzie dążył do jedynki. 1 razy 15 to 15, czyli tutaj będzie granica 15 szóstych. No i teraz skoro z lewej strony oszacowaliśmy to wyrażenie, że w granicy jest równe 15 szóstych, z prawej strony jest równe 15 szóstych, no to na mocy twierdzenia o trzech ciągach możemy napisać, że granica tego naszego wyrażenia przy n dążącym do nieskończoności również musi być równa 15 szóstych. No i to byłaby odpowiedź do tego zadania, tyle jest równa ta granica. Bardzo przydatne twierdzenie to o trzech ciągach. Zawsze jeżeli widzimy, że w jakimś wyrażeniu jedna potęga dominuje pozostałe z takimi pierwiastkami, n tego stopnia potęgi w n tych potęgach, możemy liczyć na to właśnie, że te największe wyrażenia tutaj odegrają kluczową rolę. Pozostałe staramy się zaniedbać, pominąć je właśnie takimi oszacowaniami stwierdzenia o trzech ciągach. Bardzo szybko robi się takie zadanie. No to przejdźmy dalej do kolejnego przykładu. Teraz musimy obliczyć granicę z funkcji przy x dążącym do 4, z funkcji x minus 4 przez dwa pierwiastki x minus 4. Takie liczenie granicy funkcji w punkcie nie różni się bardzo od liczenia granic ciągów, poza tym, że często wybierają nam takie przykłady, że musimy policzyć granicę funkcji w punkcie nieciągłości, czyli w takim punkcie, dla którego funkcja nie istnieje, dla którego dziedzina nie istnieje dla danej funkcji. W tym przypadku możemy zauważyć, że jeżeli byśmy podstawili tak bezpośrednio w tym wyrażeniu pod x czwórkę, no to co w liczniku otrzymamy? 4 minus 4 to będzie 0. Podzielić na, a w mianowniku 2 razy pierwiastek z 4, czyli 2 razy 2 to 4, minus 4 także 0. Czyli wyszło nam wyrażenie nieoznaczone, 0 przez 0 i w takiej sytuacji nie wiemy, jaka będzie granica. Musimy pozbyć się takiego wyrażenia nieoznaczonego. No ale co to oznacza, że mamy w liczniku 0 i w mianowniku 0, jeżeli pod x podstawimy 4? To znaczy, że czwórka jest miejscem zerowym zarówno licznika, jak i mianownika, czyli przy odpowiednim rozbiciu licznika i mianownika na postać iloczynową, będziemy mogli skrócić te czynniki, które zerują nam licznik i mianownik. No to spróbujmy to jakoś tak sprytnie zapisać. Napiszmy, że to jest granica przy x dążącym do 4. Najpierw może zajmijmy się mianownikiem. Tutaj możemy wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias 2. W nawiasie zostanie nam pierwiastek z x minus 2. No i ten nawias nam się zeruje, jeżeli pod x podstawimy 4, no to spróbujmy taki sam nawias uzyskać w liczniku. Jak to możemy zrobić? No oczywiście wzorem skróconego mnożenia. Jeżeli sobie rozbijemy to wyrażenie na takie, pierwiastek z x do kwadratu minus 2 do kwadratu, no to będziemy mogli skorzystać ze wzoru na różnicę kwadratów dwóch liczb. Czyli tutaj otrzymamy granicę przy x dążącym do 4. W liczniku będziemy mieli pierwiastek z x minus 2 razy pierwiastek z x plus 2. No a mianownik przypiszemy bez zmian 2 razy pierwiastek z x minus 2. No i teraz możemy skrócić w liczniku i w mianowniku te dwa nawiasy. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy tak zapisaną funkcję, to takie skrócenie możemy zrobić tylko przy założeniu, że ten nawias się nie zeruje, czyli dla x różnego od 4 moglibyśmy przy takim założeniu wykonać to skrócenie. Musielibyśmy założyć wówczas, że założenie x różne od 4. No bo gdyby mógł być x równy 4, no to wtedy te wyrażenia oczywiście są równe 0, a takie skracanie to jest nic innego jak po prostu dzielenie licznika i mianownika przez takie wyrażenie. Nie możemy dzielić przez 0, czyli musimy się zabezpieczyć, że na pewno to wyrażenie, przez które dzielimy, jest różne od 0, czyli w tym przypadku x musi być różne od 4.
Takie rozważanie trzeba byłoby zrobić, gdybyśmy rozpatrywali to wyrażenie jako wzór funkcji. Tutaj oczywiście nie ma takiej potrzeby, ponieważ badamy granicę przy x dążącym do 4. Nas nie interesuje wartość funkcji dla argumentu x równego 4, tylko jak wygląda granica w tym punkcie. To znaczy, jak wartości funkcji zarówno z lewej, jak i z prawej strony zbliżają się do tego x równego 4 i jaką wartość tutaj osiąga. Czyli to założenie tutaj jest niepotrzebne. Wykonujemy sobie to skrócenie. Możemy napisać, że nasza granica w takim przypadku przy x dążącym do 4 jest równa w mianowniku, w liczniku, przepraszam, zostało pierwiastek x plus 2, a w mianowniku mamy 2. No i teraz znowu próbujemy, żeby obliczyć taką granicę funkcji w konkretnym punkcie, podstawić czwórkę do licznika i mianownika, tutaj tylko do licznika możemy podstawić, bo tylko tutaj jest x i patrzymy, co nam wyjdzie. Pierwiastek z 4 to 2. 2 plus 2 to jest 4, podzielić na 2. Już wyszło wyrażenie oznaczone, konkretne liczby, nie tak jak tutaj 0 przez 0. No to liczymy, ile to jest 4 przez 2, to 2. No i mamy policzoną granicę tej funkcji w punkcie 4. Także za każdym razem, jeżeli przy takich liczeniach granic funkcji w punkcie wychodzi wyrażenie nieoznaczone, to dobrze byłoby, gdybyśmy pokombinowali, żeby tak zapisać licznik i mianownik takiego wyrażenia wymiernego, takiej funkcji wymiernej, żeby uzyskać zarówno w liczniku, jak i w mianowniku postać iloczynową, żeby skróciły nam się te wyrażenia, które zerują nam licznik i mianownik. Wtedy otrzymamy konkretne liczby po ponownym podstawieniu, no i otrzymamy granicę. Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy również spróbować naszkicować wykres takiej funkcji. Może nawet sobie zróbmy takie bonusowe tutaj podzadanie. Napiszmy wzór funkcji f od x. To się równa, może najpierw ten pierwszy, x minus 4 podzielić na 2 pierwiastki z x minus 4. No i moglibyśmy sobie napisać, że ten wzór jest równy temu uproszczonemu wzorowi, pierwiastek x plus 2 dzielone przez 2, ale koniecznie tutaj to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie zrobić to założenie, o którym sobie tu powiedzieliśmy, że to wyrażenie, przez które dzieliliśmy licznik i mianownik, upraszczając ten wzór do tego, jest różne od zera. Nawet możemy tak zapisać prościej, znaczy już krócej. Pierwiastek z x minus 2 musi być różne od zera, no i stąd wynika, że x musi być różne od 4. Obowiązkowe założenie przy takim przekształceniu wzoru. No i stąd widzimy, że to będzie dosyć prosty wzór funkcji pierwiastek z x przez 2 plus jeszcze 2 na 2, czyli 1. Czyli po prostu przekształcony wzór pierwiastka z x. Jakbyśmy go narysowali, może spróbujmy wykonać taki szkic. Oś x-ów, oś y-ków. Oczywiście dla zera policzmy. To jest najprościej. 0 przez 2 to 0 plus 1. 1, no to jeszcze policzmy dla czwórki, tak jak tu zresztą liczyliśmy. Dla czwórki 4 przez 2 to 2, 1, 2, 3, 4. Dla czwórki mamy wartość 2, czyli tutaj ten punkcik, dla zera ile było? 1, czyli ten punkcik, a dla jedynki na przykład 1 druga plus 1 to 3 drugie, czyli tutaj gdzieś po środku. No i generalnie nasz wykres to będzie właśnie jakiś taki wykres pierwiastka, mniej więcej coś takiego, taki wolno wspinający się, no, pierwiastek podzielony przez 2 i przesunięty do góry o 1. No i pytanie, co tutaj nam zrobiła ta dziedzina? To, że pierwiastek z x minus 2 musiał być różny od zera, czyli wyszło nam, że x jest różny od 4, co to zmienia w tym wykresie? Ano zmienia to to, że dla x równego 4 tak naprawdę tutaj mamy kółeczko puste. Ten punkt nie należy do wykresu funkcji. Funkcja leci tutaj, tutaj, tutaj do tego miejsca. Tutaj jest przerwana, czyli jest nieciągła i dopiero sobie leci dalej. Mamy tutaj punkt nieciągłości funkcji. Funkcja jest przerwana w tym jednym punkcie, ale widzimy, że zarówno z lewej strony, jeżeli sobie zbiegamy do tego punktu, jak i z prawej strony, jak sobie zbiegamy do tego punktu, to zarówno granica lewostronna, jak i prawostronna w tym punkcie jest taka sama, czyli jest równa 2. No i to otrzymaliśmy w tym miejscu, że granica tej funkcji w czwórce istnieje i jest równa 2.
Jeżeli funkcja byłaby nieciągła i w takim punkcie nieciągłości, załóżmy, że z lewej strony leci sobie tutaj, a potem startuje nieco wyżej, o, w taki sposób wygląda, tutaj, a potem tak, no to jest nieciągła, a granica lewostronna byłaby równa 2, a prawostronna powiedzmy równa 3. To nie dość, że byłaby funkcja nieciągła wtedy w takim punkcie, to jeszcze dodatkowo granica w tym punkcie by nie istniała, bo lewostronna i prawostronna, obie te granice byłyby różne. No ale tak tutaj nie mieliśmy, w tym przypadku oczywiście granica istniała. No dobrze, no to myślę, że koniec omawiania tego przykładu i tak tutaj zbyt głęboko zabrnęliśmy. No to chodźmy teraz do ostatniego przykładu. Musimy tutaj zbadać zbieżność następującego szeregu. O co w ogóle chodzi w takim poleceniu, kiedy to mamy zbadać zbieżność szeregu? Ano chodzi o to, żeby sprawdzić, czy taki szereg, czyli inaczej mówiąc nieskończona suma wyrażeń tego typu, kiedy sumujemy od n równego 1 do nieskończoności, jest liczbą skończoną, czy też nie. Jeżeli bylibyśmy w stanie oszacować taki szereg, że taka nieskończona suma jest mniejsza od jakiejś konkretnej liczby rzeczywistej, na przykład mniejsza na pewno od 100, no to to by oznaczało, że szereg jest skończony, czyli inaczej mówiąc szereg jest zbieżny. Może żeby lepiej oswoić się z takim zapisem szeregu, takiej nieskończonej sumy, to spróbujmy ją sobie wypisać. Kilka początkowych wyrazów przynajmniej tej nieskończonej sumy sumujemy tutaj od n równego 1 do nieskończoności, czyli jako pierwszy wyraz naszej sumy uzyskamy z tego wyrażenia, kiedy to pod n podstawimy 1. 1 plus 3 to 4, czyli w liczniku mamy 4 silnie, a w mianowniku 2 razy 1 to 2 minus 1. 1 silnie. Plus, no i bierzemy kolejnego n, n równego 2, 2 plus 3, 5 silnia, podzielić na 2 razy 2, 4 minus 1, 3 silnia, plus, no i tak dalej, n równe 3, czyli 3 plus 3 to 6 silnia, podzielić na 2 razy 3, 6 minus 1, 5 silnia. Wypiszmy jeszcze kilka kolejnych wyrazów tego nieskończonego szeregu, tej nieskończonej sumy. 8 silnia przez 9 silnia plus i kolejny wyraz to będzie 9 silnia przez 11 silnia plus i tak dalej. Sumujemy tutaj w nieskończoność. Skąd ja tak szybko wypisałem te ostatnie wyrazy? Ano stąd, że zauważyłem, że licznik rośnie o 1, to znaczy liczba, z której liczymy silnię w liczniku rośnie o 1, a w mianowniku rośnie o 2. No i dlatego tak szybko wypisałem te kolejne wyrazy. Następne też moglibyśmy wypisywać, no ale to może już nie ma sensu. Zauważyć możemy na pewno, że te pierwsze cztery wyrazy, które tutaj wypisaliśmy, są większe od 1. W ogóle może przypomnijmy sobie, jak się liczy silnie. Gdybyśmy nie pamiętali, to na przykład takie cztery silnie. To co to jest? Co taka silnie oznacza? Cztery silnie to jest nic innego jak po prostu iloczyn liczb od 1 do 4, 1 razy 2 razy 3 razy 4, 6 silnia, od 1 do 6. Bardzo prosta sprawa. Czyli 4 silnia to jest po prostu 24, czyli tu mamy 24 przez 1, 24. Gdybyśmy chcieli obliczyć takie wyrażenie, 5 silnia podzielić na 3 silnia, no to w liczniku co mamy? 1 razy 2 razy 3 razy 4 razy 5, a w mianowniku mamy 1 razy 2 razy 3. To wszystko nam się skraca. Moglibyśmy nawet tak inteligentniej zapisać, że w liczniku mamy 3 silnia razy 4 razy 5, a w mianowniku po prostu 3 silnia. No inny zapis tego samego. 3 silnia się skraca, zostaje 4 razy 5, czyli 20. Czyli widzimy, że tu mamy 24, tu mamy 20. Tutaj szybko w głowie licząc mamy 6 dzielone na 1. 5 silnia z 5 silnia się skraca, zostaje 6, czyli tu mamy po prostu 6, a tu mamy 1. 7 silnia z 7 silnia się skraca, 1, 1. Czyli nawet moglibyśmy konkretnie obliczyć, ile ta suma jest równa, potem już wchodzą ułamki, to z tymi ułamkami nie będziemy się babrać. Tu mamy 24 plus 20 plus 6 plus 1, no to może tak w głowie spróbuję obliczyć, 24 plus 6 to 30, plus 20, 50, plus 1, czyli moglibyśmy napisać tak, że ta nasza suma jest równa 51 plus
No i ta cała końcówka tych ułamków, tu już widzimy, że mianownik jest większy od licznika, będzie zresztą dwa razy szybciej rósł niż licznik. W mianowniku mamy 2n, w liczniku n, czyli mianownik szybciej nam tutaj ucieknie. Sumujemy tutaj od jakiego n? To było 1, to było 2, n równe 3, n równe 4. To było liczone dla n równego 5 do nieskończoności z takiego właśnie wyrażenia, czyli n plus 3 silnia podzielić na 2n minus 1 silnie. No i teraz, żeby zbadać zbieżność takiego szeregu, to wystarczy, że zbadamy zbieżność takiego szeregu nieskończonej sumy ułamków. No i żeby jakoś zapanować nad tymi ułamkami z silnią, to możemy na pewno silni z licznika albo mianownika się pozbyć. Możemy tutaj wykonać skrócenie, podobnie jak tu skróciliśmy 5 silnia i 3 silnia. W liczniku i w mianowniku uzyskaliśmy mniejszą z tych dwóch silni i wtedy w liczniku w tym przypadku nam się skróciła. W przypadku tego wyrażenia silnia w mianowniku jest większa. Widzieliśmy tutaj 9 silnia większe od 8 silnia, 11 silnia większe od 9 silnia, czyli możemy spokojnie zapisać tę silnię w mianowniku jako silnia z licznika razy to, co jeszcze brakuje. Tak samo jak tu zrobiliśmy w przypadku 5 silni. Czyli zapiszmy sobie naszą sumę, może już zajmijmy się tylko tą końcówką ułamkową od n równego 5 do nieskończoności. Licznik przepiszmy bez zmian, n plus 3 silnia, a w mianowniku spróbujmy rozpisać to 2n minus 1 silnia na n plus 3 silnia. Dalej wymnażamy razy kolejna liczba za n plus 3, no to będzie liczba n plus 4, potem razy n plus 5 i tak dalej, aż do tej ostatniej liczby, czyli 2n minus 1. No i przy takim rozpisaniu te silnie oczywiście nam się skracają i możemy prościej zapisać naszą sumę od n równego 5 do nieskończoności. W liczniku zostaje nam 1, a w mianowniku ten iloczyn. Od n plus 4 aż do wyrażenia 2n minus 1. No i teraz chcielibyśmy oszacować taką sumę, że jest mniejsza od jakiejś liczby rzeczywistej. Możemy przypuszczać, że rzeczywiście taka nieskończona suma ułamków będzie mniejsza od jakiejś konkretnej liczby rzeczywistej. Jeżeli mielibyśmy sumę 1 druga plus 1 czwarta plus 1 ósma, no to taka suma jest równa 1. Możemy sobie nawet to pokazać, taką jaką małą dygresję, jak to jest z taką nieskończoną sumą. 1 druga plus, może tak zapiszę, 1 przez 2 do drugiej, czyli 1 czwarta, 1 przez 2 do trzeciej, czyli 1 ósma, plus 1 przez 2 do czwartej, czyli 1 szesnasta, plus i tak dalej. Taka suma oczywiście jest równa 1. I my możemy wykorzystać taki fakt. Gdybyśmy go chcieli sobie rozrysować graficznie, no to również taka interpretacja ciekawa, geometryczna jest taka, że jeżeli narysujemy kwadrat oboku 1 i zamalujemy na początku połowę jego pola, czyli 1 drugą, no to wykorzystamy połowę. Potem 1 czwartą zamalowujemy, to jest 1 czwarta, potem 1 ósmą, tu mamy 1 ósmą, potem 1 szesnastą, 1 szesnasta. Widzimy, że biorąc kolejne ułamki, które są coraz mniejsze i stanowią połowę tego, co zostało, zamalowujemy tak, aż w końcu cały kwadrat pokryjemy, czyli uzyskamy sumę 1. Dlatego taka nieskończona suma jest skończona, czyli taki szereg jest zbieżny. No i my wykorzystując ten fakt, możemy tutaj się posłużyć tym faktem w przypadku tej naszej sumy. Możemy ją sobie oszacować, że ona na pewno jest mniejsza od czegoś. Chcąc wykorzystać te jedno drugie, możemy sobie oszacować każdy z tych nawiasów, że jest na pewno większy od dwóch. To wyrażenie jest większe od dwóch niewątpliwie. Począwszy od n równego 5 i dla wyższych n-ów 5 plus 4, 9, na pewno większe od 2. Kolejne nawiasy też są coraz większe, czyli też na pewno większe od 2. Czyli tu mamy iloczyn iluś dwójek. No możemy nawet precyzyjnie policzyć, ile tych dwójek jest. Od 2n minus 1 odejmujemy n plus 4. Jeszcze trzeba dodać 1, żeby policzyć, ile jest elementów od tego do tego włącznie. No i tutaj nam wychodzi 2n minus n, to jest n. Minus 1 plus 1 znosi się, czyli jeszcze mamy tutaj z nawiasu minus 4, czyli mamy n minus 4 takich dwójek.
Czyli możemy na pewno oszacować tę naszą nieskończoną sumę przez taką sumę. Od n równego 5 do nieskończoności 1 przez 2 do której potęgi? N minus 4. No i to się nawet zgadza z tym n równym 5. Jak tu podstawimy pod n piątkę 5 minus 4, to nam wychodzi 1, czyli mamy 2 do pierwszej, czyli 2. Czyli zaczniemy tutaj sumować od jednej i drugiej. Dokładnie otrzymamy ten szereg. Nawet mógłbym tutaj napisać znak równości, tak ładnie nam się przedłuży, że ta suma to jest dokładnie to. Począwszy od n równego 5 otrzymamy 1, 2. Dla n równego 6 otrzymamy 1 przez 2 do drugiej i tak dalej. 1 ósma, 1 szesnasta. A o takiej sumie pokazaliśmy sobie, że jest równa 1. Czyli z takiego całego rozważania moglibyśmy ostatecznie tę naszą sumę, może sobie napiszmy takie podsumowanie, że ta nasza suma od n równego 1 do nieskończoności z tego wyrażenia n plus 3 silnia podzielić na 2n minus 1 silnia, na pewno taka suma jest mniejsza od 51 plus to, co mieliśmy w tym miejscu, a oszacowaliśmy, że to jest mniejsze od takiej sumy, która jest równa 1, czyli jest mniejsze od 51 plus 1, to się równa 52, czyli taka suma jest mniejsza od 52, czyli jest skończona, czyli taki szereg jest zbieżny. Możemy napisać, więc z tego wynika, że szereg zbieżny. No i zadanie mamy rozwiązane, ale jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do tej nierówności. Tutaj te nawiasy napisaliśmy, że są większe od dwóch, a potem napisaliśmy znaczek mniejszości. Dlaczego tak? No oczywiście, jeżeli zmniejszamy mianowniki, no to zwiększamy cały ułamek. Może pokazując bardziej obrazowo, jeżeli byśmy sobie wzięli jedną dziewiątą i jedną drugą, no to jedna druga jest większa od jednej dziewiątej, a napisalibyśmy, że dziewiątka jest większa od dwóch, ale cały ułamek jest mniejszy od jednej drugiej. Jeżeli bierzemy mianownik, który jest mniejszy, to otrzymujemy ułamek większy. No i stąd to oszacowanie. Tak mam nadzieję, że to było jasne, ale wolałem jeszcze domówić, no bo o tym nie powiedzieliśmy, jak pisaliśmy ten znaczek nierówności. No to byłoby na tyle, myślę, jeśli chodzi o omówienie tego kolokwium. To zadanie z badaniem zbieżności szeregu, myślę, że tutaj najtrudniejsze, chociaż tak naprawdę badanie takich szeregów nie jest bardzo trudne. Musimy umieć skracać silnie, no i oszacowywać te ułamki, patrzeć, od czego taka suma jest mniejsza. Szukamy sumy, której znamy wartość, wiemy, że taka suma kolejnych potęg w mianowniku dwójki jest równa 1. Czyli jeżeli uda nam się oszacować taką sumę przez coś, co znamy, coś, co umiemy policzyć, albo o czym możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że jest liczbą skończoną, no to takimi oszacowaniami pokazujemy, że szereg jest mniejszy od jakiejś liczby, czyli jest zbieżny. Taka uniwersalna metoda często właśnie się stosuje w przykładach tego typu. No to już byłoby na tyle, jeśli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że Wam się przyda wiedza z tego nagrania. Jeżeli byście chcieli więcej tego typu filmików, no to dajcie znać w komentarzach, łapkę w górę. Jakoś mi pokażcie, że takie filmy są Wam potrzebne. Wtedy może zrobimy więcej nagrań takich globalnych, z takich kolokwiów. Będziecie mogli mi nadsyłać swoje propozycje i będziemy wspólnie się przez to przedzierać. Także z mojej strony w tym nagraniu byłoby na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę powodzenia na kolokwiach. Do usłyszenia.